Gigantyczne dofinansowanie dla Dębicy wspólnie z Robczycami otrzymała 10 milionów złotych na instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych. Projekt opiewa na kwotę ponad 15 milionów złotych. W samej Dębicy zostanie zamontowane 250 solarów oraz 68 kotłów na biomasę. Co oznacza? Oznacza czystsze powietrze dla Dębicy na pewno, bo część tych instalacji zamontowanych poprawi jakość powietrza. Po prostu mieszkańcy będą korzystać z grzania wody przez, można powiedzieć, naturę i to spalanie większe, które tutaj w Dębicy obserwujemy piecami na węgiel, zmniejszy się o wiele i mam nadzieję, że to jest pierwszy krok w celu polepszenia jakości powietrza nad Dębicą, bo ono jest, zwłaszcza w okresach zimowych, bardzo niezdrowe. Rozpoczynamy realizację już niebawem, myślę, że pod koniec czerwca. Kończymy zaraz po wakacjach, w październik. Czyli na początek robimy rozeznanie w projektach, zamawiamy towary i realizujemy. Czas trwania wykonania jednej instalacji to jest mniej więcej jeden dzień, więc myślę bez kłopotów dla mieszkańców. No w okresie letnim kolektory słoneczne są w stanie zaspokoić w 100% ciepłą wodę użytkową, czyli tą, którą używamy do kąpieli, do celów bytowych. W okresie zimowym prawie połowa tej wody jest produkowana przez kolektory. Więc to są oszczędności, o połowę rachunki myślę, że spadną. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w gospodarstwach domowych na terenie gminy miasta Dębica i gminy Robczyce. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, zwiększenia wykorzystania potencjału rozwojowego związanego z energią słońca i biomasy, a także poprawy standardu życia mieszkańców. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.